efata, czyli otwórz się. Takich słów używa dzisiaj Jezus w Ewangelii, aby uzdrowić pewnego człowieka, człowieka głuchoniemego. Przyniesiono mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: efata, to znaczy otwórz się. Dość nietypowy sposób uzdrowienia, to Jezus wkłada palce w uszy, śliną dotyka ust. Kojarzy mi się to ze stworzeniem. Bóg, który kształtuje, który stwarza człowieka, ale też i z nowym stworzeniem, z chrztem. Zresztą chrzest dorosłych też dotyka się oczu, uszu, wszystkich zmysłów, bo Bóg chce przychodzić. Bóg chce dawać nowe życie. I grzech powoduje to, że jesteśmy ślepi. Grzech powoduje to, że jesteśmy głusi. Grzech powoduje to, że chociaż mówimy, to jesteśmy niemi, może nawet gorzej niż niemi, bo to, co mówimy, jest bez sensu, jest bez wartości. Znaczy nie niesie ze sobą nic dobrego, a często coś złego, coś, co rani drugiego człowieka. Pewnie może sobie mówisz: no dobra, ale ja jestem człowiekiem wierzącym, chodzę do kościoła, słucham pobożnych wideo na YouTubie, więc mnie to nie dotyczy. To nieprawda. Każdy z nas jest dotknięty chorobą grzechu. Każdy z nas poniekąd jest jakoś choć trochę ślepy, choć trochę głuchy, choć trochę niemy. Każdy z nas przesiąka tym takim duchem świata i jest ślepy na sprawy Boże. Owszem, są ludzie, którzy na przykład przychodzą do spowiedzi po latach i nie widzą swoich grzechów. Mówią: przeklinałem, więcej grzechów nie pamiętam. Byłem, nie wiem, 5 lat temu w spowiedzi. Ale każdy z nas gdzieś tam nie do końca widzi wszystkie swoje grzechy. Albo jeśli nawet już widzi te wszystkie swoje grzechy, to nie do końca widzi to, jak one są mocne, jak są poważne, i je bagatelizujemy. I potrzebujemy tego otwarcia, potrzebujemy tego przejrzenia, trochę może zaskoczenia się swoim grzechem, takiej świadomości, że jestem grzesznikiem, przerażenia się tym, ale takiego przerażenia, żeby przyjść do Jezusa, żeby przybiec do Niego, żeby On dał nam nowe życie. A czy On chce dać nam nowe życie? Piękny jest fragment z Księgi Izajasza, pierwsze czytanie. Posłuchajcie. Odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. A więc to Bóg czyni pierwszy krok. To Bóg przychodzi do ciebie, żeby ciebie zbawić, żeby dać ci wolność, żebyś przejrzał, żebyś zobaczył ten cały syf, w którym tkwisz. Chce dać ci zupełnie nowe życie. Słuchajcie dalej. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. To twoje życie jest jak pustynia, jak taki step, gdzie nie ma praktycznie nic, gdzie nie kwitnie życie. Może twoje życie nie wydaje dobrych owoców. Może nie wiesz, co z sobą zrobić. Bóg przychodzi do ciebie, żeby dać ci wolność, żeby otworzyć twoje oczy, otworzyć twoje uszy, otworzyć twoje usta, żebyś słyszał Jego głos, otworzyć twój nos, żebyś czuł Jego zapach, otworzyć oczy, żebyś widział Jego, Jego słowo, widział też to, co jest złe, unikał tego, podążał za tym, co dobre. Bóg chce przemienić twoje życie, dać ci zupełnie nową jakość. I to jest pewien proces. W Ewangelii słyszymy o tym, że Bóg bierze tego człowieka na miejsce odosobnienia. Tam wkłada te palce, tam dotyka śliną. To trwa. Potrzeba takiego procesu. Potrzeba takiego bycia sam na sam z Bogiem. Takiego właśnie zaczerpnięcia z Jego słowa. Takiego słuchania Jego, żeby Jezus mógł mnie dotykać, mógł mnie oczyszczać, mógł mnie odnawiać. I słuchajcie, startujemy z nową serią filmów. Będę chciał na niedzielę, może jakieś większe uroczystości, nagrywać takie krótkie rozważanie do Słowa Bożego. I niech to będzie właśnie też to, czym będziemy się karmić, żeby Jezus dotykał nas, otwierał nas, efata,
żeby dawał nam zupełnie nową jakość, nową wolność. Wierzę mocno w to, że Pan Bóg chce to czynić też przez to słowo, przez tą kamerę, przez tego YouTube'a. Ale zachęcam też do tego, żeby tak też przeżywać niedzielę, tak przeżywać każdy dzień, żeby sięgać do słowa, żeby sięgać do tego, co mówi Jezus, żeby karmić się tymi dobrymi treściami, żeby Jezus mógł otwierać. Jezus dziś mówi do Ciebie: Efata, czy Ciebie zależy, czy przyjmiesz to Jego słowo, poprowadzisz się ku zupełnie nowemu życiu. Amen.